Cześć, na kanale MGSM.pl, witam Was, Adam Łukowski. Dziś jestem w Warszawie i już za parę minut w tej uroczej knajpce za moimi plecami poznamy smartfony z nowej rodziny LG. LG Q6. Telefony były oficjalnie, światowo zaprezentowane dzisiejszego ranka. Mamy teraz godzinę 18, prawie już, no i czas na polską premierę. Zapraszam na krótki przegląd nowych smartfonów. I oto mamy już LG Q6 w ręku. No i cóż, możemy wreszcie obejrzeć telefon z bliska, nie na renderach, tylko na żywo. Muszę przyznać, że robi naprawdę dobre wrażenie. Metalowa ramka, co w średniej klasie, no w zasadzie już jest standardem, ale jeszcze nie u wszystkich producentów. Tu na szczęście mamy, ale zwróćcie uwagę, telefon no do szczuplaczków raczej nie należy. Obudowa jest dość gruba jak na dzisiejsze standardy, ale z drugiej strony producent zapewnia, że telefon jest bardzo solidny, co w tym segmencie cenowym jednak chyba ma spore znaczenie. No i kolejną rzecz, widzimy ekran Full Vision, czyli maksimum ekranu w minimalnej wielkości obudowie. No tu fajnie pogodzono, zobaczcie, telefon bardzo dobrze pasuje do dłoni, przyciski, no wydaje się tak na pierwszy rzut oka, że położone są w zasadzie idealnie. Trafiają pod palec, to najważniejsze. Przyciski systemowe, jak widzimy na ekranie. Micro USB i mini jack na dole i jeden z mikrofonów. Na boku mamy dość szerokie gniazdo na karty szufladkowe. Przyciski głośności, jedziemy dalej. Na górze mamy kolejny mikrofon, no i oczywiście paski antenowe. Kolejny bok, klawisz łącznika. No niestety, jak widzicie, zabrakło skanera linii papilarnych. Nie ma go ani z przodu, ani z tyłu. No jak już jesteśmy na tyle, aparat fotograficzny z diodą doświetlającą pojedynczą i plecki wykonane z tworzywa, ale zwróciłbym uwagę na ich atrakcyjną fakturę. One imitują bardzo fajnie metal. Dosyć ładnie się mieni, akurat przynajmniej ta wersja kolorystyczna. Tu widziałem jeszcze wersję w kolorze różowego złota, równie atrakcyjną. Czarna jest taka, powiedziałbym, bardziej stonowana. Głośnik, no cóż, pojedynczy na pleckach i obawiam się, że będzie go łatwo zakryć, kiedy telefon po prostu położymy na blacie. To jeszcze rzucimy okiem na drugą wersję kolorystyczną. Ona się nazywa platynowa, bodajże, no generalnie różowe złoto, to jest coś pomiędzy różem, coś pomiędzy złotem. Dosyć efektowny kolorek, tak to wygląda. Nie mam tu w tej chwili pod ręką czarnego, żeby Wam pokazać, ale nic straconego, zdjęcia tego modelu w czarnej obudowie znajdziecie na stronie mgsm.pl. Link oczywiście w opisie do tego filmu, podobnie jak link do specyfikacji telefonu i oczywiście do relacji z warszawskiej premiery. Serdecznie Was zapraszam. Rzućmy jeszcze szybko okiem na interfejs. Jakie aplikacje mamy na start? To jest oczywiście wersja telefonu demo, taka świeżo z linii produkcyjnej. Nie mam do końca pewności, czy tak będą wyglądały wersje operatorskie, ale no, na razie możemy zobaczyć to, co jest powiedzmy, że w standardzie na start przy pierwszym uruchomieniu telefonu. Rzućmy jeszcze okiem na menu ustawień. Jak widzicie, jest pogrupowane w sekcje. No tak na szybko już zauważyłem, że możemy oczywiście zmienić układ przycisków ekranowych. Podobno jest też opcja przełączenia się na tryb pracy z zasobnikiem aplikacji, czyli nie system płaski z ikonami na kolejnych ekranach, a tradycyjny taki z zasobnikiem, tylko podobno trzeba pobrać aktualizację, żeby to działało. W tym akurat egzemplarzu jeszcze tego nie ma. I to byłoby już na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą polską premierę LG Q6. Niestety jeszcze nie poznaliśmy cen, nad czym trochę ubolewam. Spróbuję je wydębić, ewentualnie pojawią się w opisie pod filmem, ale nie obiecuję. No, oczywiście wszyscy zapewniają nas, przedstawiciele producenta, że telefon będzie korzystny cenowo, ale co to oznacza? No nie wiem, nie chcę tu wyrokować. Trudno mi jest powiedzieć cokolwiek na temat ceny. Zobaczymy. Zostanie ogłoszona w późniejszym terminie. Telefon niebawem powinien trafić do nas na testy, więc za jakieś 2-3 tygodnie myślę, że będzie recenzja. A na razie zachęcam do oglądania naszych innych filmów.